Włodawa, Hanna. Wydawałoby się, że to koniec świata, a jak widzę, inicjatyw tych samorządowych, tych lokalnych jest dużo. Nie zgodzę się z tym, że to koniec świata, a wręcz przeciwnie, to jest początek Polski, początek Unii Europejskiej. No i można powiedzieć, że śmiało, że początek świata, bo jakby nawet popatrzeć na te wszystkie inwestycje, które się tu dzieją, to nie wiem, czy nawet w centralnej Polsce takie inwestycje są realizowane. Bezpartyjność pomaga w realizacji tych inwestycji? Czy bezpartyjność pomaga, czy partyjność... Odpowiem w ten sposób. To nie powinno mieć żadnego znaczenia. Czy ktoś jest partyjny, czy ktoś jest bezpartyjny, bo startując w wyborach ma się odpowiedni program i ten program, chcąc zrealizować to, co się obiecało mieszkańcom, no to się realizuje, tak? Do tego się dąży, żeby pozyskać środki na zaplanowane inwestycje i je się realizuje najlepiej, tak żeby mieszkańcom żyło się lepiej, tak żeby mieszkańcy łatwiej funkcjonowali w danym obszarze. Ale czasami wybrańcy narodu, szczególnie ci z legitymacjami, zapominają o takich samorządach. Przykład były podawane. Powiat chlubieszowski, zero dotacji, zero czeków. Jak to wyglądało w powiecie włodawskim? W powiecie włodawskim wyglądało podobnie. Niestety dzisiaj wkradło się do ogólnego zarządzania państwem coś, na co się nie można zgodzić i myślę, te zebranie też, dzisiejsze spotkanie mówi o tym wyraźnie, że na to nie powinniśmy się godzić, żeby nie oceniać merytorycznie wnioski czy potrzeby inwestycyjne w danych miejscowościach, choćby w najmniejszej, w gminie Hanna, czy w miejscowości Kuzawka, czy w miejscowości Dołhobrody, tylko patrzeć na to, czy tam jest nasz wójt, czy nie. To jest utopia. Myślę, że w którymś momencie to się skończy. Realizacja inwestycji przez tego typu działania, przyznawanie pieniędzy przez tego typu działania zaprzecza samorządności. Bo taki wójt, burmistrz, prezydent miasta czy starosta, on powinien mieć w budżecie pieniądze na tę inwestycję. I z kim mógłby o tym dyskutować? To jest rada gminy, czy rada miasta, rada powiatu, mieszkańcy poszczególni. A dzisiaj wygląda to w ten sposób. Chcą zrealizować inwestycje, to trzeba wziąć teczkę, w teczkę załadować coś i pojechać do jakiegoś posła czy wysokiego urzędnika, żeby załatwić pieniądze. Państwo scentralizowało nam się znowu. Po raz kolejny wypacza samorząd. Samorząd traci swój charakter. I to jest bardzo, bardzo złe dla samorządu. Mieszkańcy, jak pan myśli, panie starosto, mieszkańcy, czy trzeba mieszkańców przekonywać do tego, żeby zainwestować, postawić, zaufać ludziom, którzy nie legitymują się legitymacjami partyjnymi, którzy są właśnie bezstronni, bezpartyjni? Czy również to wymaga pracy na nas, czyli na ludziach, na mieszkańcach tych obszarów, tych terenów, żeby zmienić trochę ich światopogląd? Ja myślę zupełnie inaczej. Chodzi o to, że w takich gminach jak Hanna czy inne gminy powiatu włodawskiego, osoba kandydująca na przykład na wójta czy radnego jest bardzo dobrze znana. Ona jest oceniana przez mieszkańców i myślę, że tu nie ma wpływu na to, czy to jest bezpartyjny, czy startuje z komitetu partyjnego, bo uważam, że tam ocenia się jego dorobek, jego zaangażowanie, jego kompetencje i bardzo często ludzie tak podchodzą. Natomiast jeżeli chodzi o większe wybory, oczywiście bardzo często wygrywają jedynki, wstawione przypadkowo, bądź też nominowane z Warszawy i oni zdobywają po blisko 100 tysięcy głosów. Kuriozum polskiej polityki. Tak, i uważam, że społeczeństwo w tej materii trzeba bardziej edukować i bardziej przestrzegać, bo taka osoba, którą się wstawia na jedynkę, wybrana, bardzo często potrafi stąd pojechać i już więcej tutaj nie wróci. I tu żadnej inwestycji nie będzie cieszyło. Te osoby bardzo często nie znają nawet, gdzie leży która miejscowość, czy jaka kraina geograficzna, czy różne rzeczy. Oby więcej tego typu inicjatyw. Uważam, że tak. O tych poważnych problemach, wyzwaniach samorządu, o tym ograniczaniu roli samorządu czy obowiązkach trzeba bardzo, bardzo dużo rozmawiać i bardzo często. I myślę, że samorządowcy to czynią choćby
przez ten kongres, ale zdecydowanie powinniśmy więcej akcentować nasze zdanie, jeżeli chodzi o te zmiany, które się w państwie polskim odbywają.